Dana jest funkcja f określona następującym wzorem. My musimy rozwiązać równanie f od x równa się 1. Będziemy musieli rozwiązać to równanie w dwóch przypadkach, ponieważ nasza funkcja jest inaczej zdefiniowana dla x-ów mniejszych bądź równych 0 i inaczej dla x-ów większych od 0. Rozwiążemy na początku pierwszy przypadek, czyli dla x-ów mniejszych bądź równych 0. W takim przypadku nasza funkcja wyraża się wzorem x minus 2, no i musimy sprawdzić, kiedy x minus 2 jest równe 1, czyli rozwiązujemy takie prościutkie równanie, x równa się 1 plus 2, czyli 3. To rozwiązanie, które otrzymaliśmy, niestety nie należy do naszej dziedziny, ponieważ ten pierwszy przypadek mamy dla x-ów mniejszych bądź równych 0, trójka jest większa od 0, czyli tego rozwiązania nie bierzemy. No dobra, no to pozostaje nam do sprawdzenia drugi przypadek, czyli sprawdzamy, kiedy to wyrażenie równa się 1. Przepiszmy wartość bezwzględna z wartości bezwzględnej z x plus 3, jeszcze minus 4. Zamykamy dużą wartość bezwzględną i rozwiązujemy następujące równanie. Opuszczamy najpierw zewnętrzną wartość bezwzględną i piszemy, że to, co jest w środku, czyli x plus 3 jeszcze minus 4, musi być równe albo 1, albo ewentualnie może być równe minus 1, czyli to równanie sobie rozbijamy na dwa takie prostsze równania, x plus 3 minus 4, to co było pod dużą wartością bezwzględną, może być również równe minus 1. No i rozwiązujemy, może najpierw to równanie, tutaj mamy x plus 3 pod wartością bezwzględną równe 1 plus 4, czyli 5, czyli to co jest pod wartością bezwzględną, czyli x plus 3, może być równe albo 5, albo ewentualnie może być równe minus 5, czyli z pierwszego równania otrzymujemy, że x może być równe 5 minus 3, czyli 2, a z drugiego otrzymujemy, że x może być równe minus 5 minus 3, czyli minus 8. No i ja tutaj zapomniałem napisać założenia w tym naszym drugim przypadku, że my ten drugi przypadek rozpatrujemy dla x-ów większych od 0, czyli tutaj sobie to dopiszę, dla x-ów większych od 0, to jest nasza dziedzina. No i sprawdźmy, pierwsze rozwiązanie należy do dziedziny, czyli to jest dobre rozwiązanie tego naszego równania, natomiast to drugie, x równa się minus 8, nie należy do dziedziny, bo my bierzemy tylko w tym przypadku x większe od 0. No dobra, no to pozostało nam do rozwiązania to równanie. Co my tu mamy? Wartość bezwzględna z x plus 3, czwórka na drugą stronę, to się równa minus 1 plus 4, to jest 3. No i znowu, to co pod wartością bezwzględną, czyli x plus 3, może być równe albo 3, albo ewentualnie może być równe minus 3. No i rozwiązujemy oba te równania, x równa się 3 minus 3, to jest 0, lub z drugiego x równa się minus 3 minus 3, czyli minus 6. No to sprawdźmy. X równe 0 spełnia założenia? No nie spełnia, bo my musimy tutaj brać tylko liczby dodatnie, rozwiązania dodatnie. 0 jeszcze się nie łapie do tego naszego przedziału, czyli piszemy nie należy do dziedziny. No i x równe minus 6 tym bardziej nie należy do dziedziny. Czyli te wszystkie rozwiązania odrzucamy. Tylko jedno rozwiązanie jest dobre, czyli to równanie f od x równa się 1 ma tylko to jedno rozwiązanie x równa się 2, czyli poprawna odpowiedź to A.